Kochani, strasznie ciężko mi się mylić w tych zębach, więc pozwólcie, że je wyjmę. Cześć kochani, witam was serdecznie w nowym odcinku American Horror Story. I dzisiaj na warsztat wzięłam sezon Freak Show. Kochani, wiadomo, że chyba najsławniejszą postacią z Freak Show, oprócz Pepper, oczywiście jest clown Twisty. Chodzi o clowna Twistiego, widziałam masę jego charakteryzacji i w sumie nie chciałam powielać tego, co już jest w internecie. Natomiast bardzo, bardzo, bardzo podobała mi się metamorfoza Pepper. Szczególnie, że ta charakteryzacja jest odwzorowana na aktorce. Polecam wam obejrzeć making of z tego sezonu, jak powstawała Pepper, jak była charakteryzowana. Linki znajdziecie w opisie poniżej. Natomiast słowem wstępu muszę wam powiedzieć, że wiem, że ta charakteryzacja balansuje na granicy dobrego smaku, zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast pamiętajcie, że odwzorowuje postać filmową. Nie nabijam się z osób, które mają taką chorobę. Absolutnie nie, to nie jest moją intencją. Ja odwzorowuję postać filmową. Pamiętajmy też, że Pepper jest odgrywana przez prawdziwą aktorkę, więc Pepper stworzyli tak naprawdę charakteryzatorzy, a ja teraz odwzorowuję to na sobie. Gdyby takiego wstępu nie było, ktoś mógłby odebrać, że się nabijam z tych osób. Nie. Jeżeli nie oglądaliście American Horror Story sezonu Freak Show, to serdecznie was zapraszam, bo naprawdę ten sezon jest gruby, bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że charakteryzacja wam się spodoba. Nie przedłużając już wstępu, zapraszam was na tutorial. Ten tutorial jest tutorialem rozbudowanym. Będziecie mieć, jak zrobić kostium, jak zrobić włosy i jak zrobić nos, czyli to jest gigantyczny, fajny tutorial naładowany dobrą wiedzą charakteryzatorską, także serdecznie was zapraszam. Zaczniemy od utkania włosów. Potrzebujemy główkę perukarską, to jest drewniana głowa, która jest super przydatnym elementem przy tkaniu peruk, ale też mi osobiście przydawała się do wielu nakryć głowy. Następnie tiul perukarski. To cudo jest dosyć drogie. Tiul jest elastyczny i termoutwardzalny. 1 cm bieżący kosztuje 3,90 zł, zatem 10 cm 39 zł, a metr, uwaga, 390 zł. Włosy kupiłam kiedyś w Rossmanie. Są to zwykłe, syntetyczne włosy, mega plątliwe, no generalnie takie na jedno założenie. Ale one się nadadzą do utkania tego kuca. Na kuc Pepper zużyłam dwie wąskie tresy. Zaczynam od narysowania okręgu na główce ołówkiem. On będzie mi zaznaczał granice, w których mam tkać włosy. Układam tiul i tu uwaga, nie można go ułożyć byle jak. Oczka tiulu powinny się układać w plaster miodu, nie w linii. Tiul przybijam gwoździami, to nie są gwoździe perukarskie, tylko zwykłe, krótkie, z małą główką. Ważne jest przy przybijaniu tiulu, żeby go nie napinać za mocno, ani też nie przypiąć za luźno. Tiul powinien pasować do kształtu główki. Polecam przybijać gwoździe krzyżowo, żeby w dalszym ciągu można było układać sobie tiul, tak żeby po prostu nie było zagięć. Wbijam gwoździa do połowy, następnie zaginam go na zewnętrzną stronę tiulu. Tkać będę szydełkiem perukarskim w rozmiarze 5. Zobaczcie, jakie to jest maleństwo na zbliżeniu. Ma łapać po kilka włosów na raz, żeby nie robić za dużych supełków. Odcinam kępkę włosów, składam je w połowie i trzymam lewą ręką. Przekładam szydełko przez dziurkę, łapię kilka włosów, przeciągam przez dziurkę, robię pętelkę i przekładam szydełko tak, żeby zrobić supełek. I dzień dobry, pierwszy supełek za mną. Nie tkam grubo, czyli
po dużą ilość włosów, bo będą nam się robić grube i takie nieestetyczne supełki. Tkamy włosy w odległości oczka od siebie. Blisko granicy naszej peruki, kucyka, tkam już po 2-3 włosy, żeby ładnie ona nam się wtupiła w skórę. Kiedy włosy są już utkane, czeszę je i robię kucyka, zakręcam potem je na lokówkę i doczepiam wstążkę. Nosek. Zaczęłam od wyrzeźbienia go na swoim odlewie twarzy. Oczywiście sugerowałam się zdjęciami referencyjnymi Pepper. Użyłam do tego po prostu plasteliny, dlatego on taki jest po prostu kolorowy. Teraz będziemy zdejmować matrycę odlewu. Najpierw karton układam na moim odlewie z zachowaniem granicy od nosa. Sklejam tekturę, a potem przyklejam ją taśmą do odlewu. I tu bardzo dokładnie to robię, żeby nic mi nie wyciekło, jak będę wlewać gips. Dokładnie odmierzam gips, polecam Wam używać wagi kuchennej albo jakiejś innej wagi. I tu nie będę się mądrzyć ile, wszystko jest napisane na opakowaniu gipsu. Możecie użyć gipsu budowlanego, ten jest mniej dokładny, lub gipsu modelarskiego, ten jest bardziej dokładny. Odmierzam ilość wody i super trik, gips zawsze robię w starej butelce po wodzie. Po prostu łatwiej się ją czyści po zabawie lub po prostu można ją wyrzucić. Wsypuję gips do wody i mieszam dokładnie, a następnie zalewam masę. Robię to spokojnie, żeby nie napowietrzyć gipsu. Bąbelków nie chcemy. Jak gips zastygnie, ja swój uwolniłam po godzinie dwóch, to zdejmujemy tekturę i powoli z wyczuciem rozdzielamy matrycę od odlewu. Oczywiście czyścimy teraz matrycę z plasteliny i tu możecie użyć palca, narzędzi do rzeźbienia, ale jeśli będziecie używać narzędzi, bądźcie super delikatni, żeby nie uszkodzić matrycy w środku. I ja ten nos odlewam, nie wyciskam. Co to znaczy? Pomiędzy sztucznym nosem a moim nosem nie będzie wypełnienia. Jeśli wyciska się protetyk, ten zawsze ma wypełnienie w środku. Wlewam lateks i manewruję nim tak, aby odlał całą matrycę, a na granicach był cieniutki. Pomagam sobie patyczkiem do uszu. Pamiętajcie, że pierwszy protetyk odlany z matrycy zawsze jest testowym, więc jeśli nie wyjdzie perfekcyjnie, nie stresujcie się, wyciągnijcie wnioski, gdzie trzeba wzmocnić protetyk albo gdzie trzeba dać mniej lateksu. Jak lateks wyschnie, wyciągam go za pomocą talku i miękkiego pędzelka. Ważne, żeby wnętrze protetyku też wypudrować. Gotowy nos wygląda tak.
Przechodzimy do charakteryzacji. Zaczynam od założenia łysiny glatsanowej. Tu znajdziecie tutorial, jak to zrobić samemu. I przyklejam mój sexy nosek. Używam do tego Prozeidu. Nakładam na podstawę nosa, płatki nosa, boki nosa oraz pomiędzy brwi. Nie nakładam na szczyt nosa ani na czubek nosa, bo to są miejsca, w których protetyk nie styka się z moim nosem. Jak klej stanie się przezroczysty, znaczy mogę przyklejać protetyk i tak jak zawsze lepiej jest poświęcić chwilę, żeby zrobić to dobrze. To jest krok, w którym nie należy się spieszyć. Na granicę protetyku i mojej skóry kładę Prozeid. To pomoże mi lepiej wtopić granicę. Wkładam niebieskie oczy, chociaż szare będą dużo lepsze, ale niestety moim szaraczkom skończył się termin ważności, więc musiałam je po prostu wyrzucić. Uratowałam się tymi niebieskimi. Jak Prozeid na granicach wyschnie, pudruję go pudrem, najlepiej z puszka to robić. Czas na malowando! Używam podkładu MAC Studio Fix, bo super trzyma się łysiny i w ogóle na glatsanowej łysinie bardzo fajnie pracuje. Natomiast ma wielki minus za kolorówkę, bo jest super żółty, a ja takiego odcienia skóry tutaj nie chcę. Raczej Pepper ma taki bardzo ludzki, czerwony nawet powiedziałabym odcień skóry. Dlatego też najpierw nakładam MAC Studio Fix, potem ocieplam podkład kryjącym podkładem HDS Golden Rose w kolorze Cool Sand, a na koniec pudruję wszystko pudrem Pretty Pink z Benaya. Ten puder super ociepla i neutralizuje żółć w podkładach, więc mega super trik, jeżeli mamy za żółty podkład albo podkład, który jest taki, no, zmienia nam bardzo mocno koloryt, to Pretty Pink z Benaya zrobi z tym porządek. No dobra, to teraz malowanie głowy. Tutaj muszę uzyskać złudzenie milimetrowych włosów i jest to super łatwe, jeśli ma się odpowiedni pędzel do tego i po prostu czarny cień. Ja używam pędzla z Real Technique do podkładu Stippling Brush i jak na razie nie znalazłam lepszego zamiennika. On robi robotę po prostu w 10 minut i ta złudzenie wygląda naprawdę naturalnie. Czas na kuca. Nakładam Prozeid na głowę i jak będzie przezroczysty, doklejam perukę. Pomagam sobie grzebieniem, żeby ją dokleić porządnie na granicach. Biorę się za brwi. Używam pomady z Ibry w kolorze blond. Uwaga, tu nie ma jakiejś fizyki kwantowej. Po prostu rysuję złudzenie włosa, zagęszczam moje własne brwi i łączę swoje brwi w jedną. Czyli pierwszy raz na tym kanale pojawia się Mono Breath. Oh, fuck yeah! Poproszę o fanfary. Używając palety do modelowania z NYXa, rysuję mięśnie na czole, te nad brwiami oraz zmarszczki. Na czole na zmianę używam ciemnego i jasnego pudru.
przyciemniam oczy, daję złudzenie głębiej osadzonych oraz dorysowuję zmarszczki wokół nich. Zmarszczki są od uśmiechu, zatem idą ku górze. Następnie zajmuję się modelowaniem policzków i ust, a do tego potrzebuję zębów Pepper. Sztuczne zęby kupiłam na Allegro, kosztowały jakieś 30-40 zł. To twardy protetyk, więc mówi się w nim bardzo słabo, ale trzyma się całkiem dobrze. Wygląda też naprawdę spoko, a w sumie tylko na tym mi zależało. Modeluję każde zagłębienie uśmiechu w okolicach ust i policzków, czyli te wszystkie dołeczki od uśmiechów. Dla ciekawskich, wiem, że Pepper ma niebieską bluzkę i różowy sweter, ale skoro miałam w domu błękitny sweter, który nadawał się do tej charakteryzacji, to postanowiłam zrobić switcha, zamienić. W moim wykonaniu Pepper ma różową bluzkę i niebieski sweter. Podkreślam jej lekko spojrzenie, czyli czarnym cieniem robię delikatną kreskę, która będzie zagęszczać rzęsy. Te lekko maluję tuszem, ale tylko górne i przebieram się w kostium. I voilà! Mój Tinder płonie niczym Connor, mieliście rację na Instagramie. Jeśli podobał Ci się ten tutorial, to zostaw mi koniecznie łapkę w górę, a jeśli lubisz mnie oglądać, to nie wstydź się, zasubskrybuj. I co? Widzimy się w następnej charakteryzacji, make-up tutorialu, albo w następnej Get Scared With Me.